Co ma wspólnego dropshipping ze sprzedażą produktów typu premium? Jaka jest definicja takiego luksusowego artykułu? Dlaczego warto sprawdzić tę branżę? Zapraszam Cię na moje wystąpienie z Dropcampa we Wrocławiu, gdzie szerzej omawiam ten jakże interesujący temat. Sprzedaż produktów premium. Przez to dzisiejsze spotkanie spróbuję Was zachęcić do sprzedaży produktów premium i powiem Wam, co one mają wspólnego z dropshippingiem. No na razie może się to wydawać takie dziwne powiązanie, co ma dropshipping z produktami premium wspólnego. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj dwa produkty. Jeden jest MacBook od Apple'a, a drugi jest Balia z firmy Ekskluzywne Spa. No i teraz pytanie, co jest tym produktem takim premium ekskluzywnym? No to większość z Was powie, no Apple, no laptop i tak dalej. Ale tak do końca nie jest. Dlatego, że jeżeli byście otwarli sklep i wystawilibyście na przykład MacBooki na sprzedaż, to jest jedno proste kryterium, dzięki któremu możecie sprzedać 1000 sztuk w ciągu jednego dnia. Tak działają skamerzy, dać po prostu na niższą cenę. Jeżeli produkt jest znany, każdy zna jego cenę, większość osób go szuka na cenę i tak dalej, to według mnie nie jest produkt premium, dlatego że go bardzo łatwo sprzedać. Produkt premium dla mnie to jest na przykład taka balia ogrodowa, która jest akurat tutaj troszeczkę droższa od tego laptopa, ale taką balię troszeczkę trudniej sprzedać, dlatego że nie mamy takiej klasycznej sprzedaży, czyli puszczamy na reklamę, pod koniec dnia są 3 balie sprzedane, tylko trzeba troszeczkę więcej się namęczyć. Jakie jest powiązanie, słuchajcie, dropshippingu z produktami premium? Jest bardzo proste, że tak jak w dropshippingu nie wysyłacie produktów, tak samo przy produktach premium, jak nawiążecie z kimś współpracę, to też nie wysyłacie tych produktów. To jest najlepsza rzecz. No i teraz słuchajcie, pewnie zastanawiacie się, co może być takim produktem premium. Dodam Wam kilka takich inspiracji, co jest w mojej myśli produktem premium. Na przykład domki takie kontenerowe, przyczepy, kampery, samochody. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pomysły. Takie rzeczy, które po prostu ciężko sprzedać i każdy, kto je dany przedmiot chce kupić, on zazwyczaj długo zastanawia się, czy kupić, czy też nie. I to jest moja definicja tego produktu premium. No i ja Wam muszę powiedzieć, że ja strasznie nie lubię wysyłek, wręcz nienawidzę, dlatego że ja zaczynałem, jak Allegro powstawało, w 2000 roku już miałem pierwszą sprzedaż, no i wtedy o logistyce nie miałem żadnego pojęcia, teraz też nie mam, ale wtedy byłem młodszy, nie miałem. Ja na przykład chodziłem po sklepach spożywczych, zbierałem kartony, później wszystkie te druszki trzeba było ręcznie wypisywać, bo nie miałem drukarki. To był wtedy taki luksus w 2000 roku i siedziałem na poczcie codziennie po zajęciach w liceum po 3-4 godziny i po prostu dało mi to uraz do końca życia, żeby nie pakować tych przedmiotów. Więc też kiedyś, teraz już trochę mniej, bo mam inne zajęcia, sprzedawałem produkty premium, czyli drogie produkty, które ciężej sprzedać, a jest wyższa prowizja. Więc jeżeli ktoś nie lubi wysyłać paczek tak jak ja, to produkty premium są najlepsze. I teraz muszę Wam powiedzieć, że moja prezentacja jest tak trochę jak taki materiał szkoleniowy, że będzie dużo tych punktów. Generalnie jestem przeciwnikiem na takich, wiecie, pokazach sypać tymi punktami i tak dalej, ale stwierdziłem, że temat jest tak ważny i tyle osób z Was może go wykorzystać, jeżeli na przykład miał sklep, zaczął sprzedawać i na przykład nie jest zadowolony z zysków, które wypracowuje i tak dalej, to tą wiedzę można łatwo przenieść na sprzedaż produktów premium. No i słuchajcie, pierwsza rzecz, jest mniejsza konkurencja. Przy produktach premium, wierzcie mi, jest bardzo mała konkurencja. Jeżeli pójdziecie do jakiegoś, nie wiem, producenta mebli ekskluzywnych, producenta bali i tak dalej, to oni w ogóle nic nie wiedzą o marketingu internetowym. Ostatnio mieliśmy też sytuację, że firma, która sprzedaje na Niemcy domki takie modułowe i tak dalej, to w całej firmie jest jedna osoba, która mniej więcej wie, co to jest Facebook, ma tam konto założone, ale nic z tym nie robi. Więc jest bardzo, bardzo mała konkurencja. Dlaczego też dużo osób nie reklamuje, to Wam za chwileczkę opowiem. To są też większe prowizje, bo produkty są droższe. No wyobraźcie sobie, 10% prowizji to jest, można powiedzieć, taki standard, no ale jak sprzedacie coś za 50 tysięcy, to 10% jest lepszą kwotą niż 10% z produktu Shopee, który tam kosztuje 50 zł.
To jest, słuchajcie, stała współpraca. Jeżeli znajdziecie sobie firmę, z których produkty premium będziecie sprzedawać, to macie, jeżeli to oczywiście będzie działało, to macie ciepły etat na kilkanaście najbliższych dni, gdzie trzeba pracować tylko kilka godzin właściwie w ciągu tygodnia. Zero logistyki, to co wspomniałem, no bo to logistyka niektórych może przerażać i tak dalej. Jest ogromna możliwość upselli, no i macie naprawdę ogromny rynek. No i to jest też, jeżeli wybierzecie polskie firmy, jest to takie wspieranie polskiego rynku, rozwój, czyli eksport na przykład tych produktów. Chcesz dołączyć do osób sprzedających w internecie, otrzymać wsparcie, materiały premium? Koniecznie dołącz do internetowych sprzedawców.pl. Co jeszcze, słuchajcie, takie z najważniejszych rzeczy? Ja za chwileczkę Wam opowiem o przykładach, ale jakie są minusy takiego rozwiązania, bo wiecie, że nie wszystko jest kolorowe, więc minus jest taki, że jest dłuższy proces zakupowy. Czyli tu nie jest tak, jak uruchamiamy reklamę, jak niektórzy z Was, że uruchamiają reklamę o 8, a o godzinie 14 już są 1000 zł do przodu. Tutaj ten proces sprzedażowy jest rozciągnięty mocno w czasie, od kilku godzin do nawet kilkunastu miesięcy. To jest taki minus. Trzeba znać dobrze produkt. To nie jest tak, że jak w sklepie coś dajecie, jakiś produkt i się zastanawiacie, czy ten produkt na przykład, nie wiem, ma wejście micro USB, czy USB typu C i tak dalej. Tu trzeba produkt znać dobrze. Czyli na przykład, nie wiem, jak sprzedajecie balię, które sprzedawałem, no to trzeba wiedzieć, ile nagrzewa się woda w balii. Ja akurat na baliach znam się, także słuchajcie, mam taką propozycję. Tamta balia, która jest, kto się zdecyduje, dzisiaj jest zniżka. To opalana drewnem, bo jest szybciej. Tylko. A! Priv. Może się znajdzie. Nie, no te firmy nie chcą dawać to do testowania. I to była firma, która była z centralnej Polski, a ja będąc na południu sprzedawałem raz, tylko pojechałem, żeby jakoś przeszkolić się, żeby widzieć, co to za produkt. Rzecz, która nie wszystkim się spodoba, że trzeba rozmawiać przez telefon. Czyli jeżeli sprzedajecie balię, ja już tak zostanę przy tym przykładzie, jeżeli macie produkt za 15 tysięcy złotych, to raczej nie jest tak, że ktoś doda do koszyka, zamówi za pobraniem albo ten, zazwyczaj zadzwoni i mimo, że on zna odpowiedzi, to on chce się upewnić. A to jest na drewno? Tak, to jest na drewno. A tam wodę się wlewa? Tak, wodę się wlewa, nie? No, to są takie podstawowe pytania. Więc no, też ludzie się boją, że zostaną oszukani, no bo umówmy się, 15 tysięcy na taki luksus, no to no nie każdego stać i każdy musi tam kilka miesięcy na to odłożyć, chyba że działa w dropie, no to wiadomo, tam 2-3 dni. Dobra, kolejna rzecz to jest mieć CRM. Wiecie, od czego służy, od czego jest skrót CRM? Ja też nie wiedziałem, napisałem prezentację, myślałem, że mi powiecie. No. W skrócie nie będę tłumaczył na angielski. To jest system do zarządzania klientami, czyli wystarczy Excel, żeby w Excelu wypisywać na przykład, że ktoś był tam zainteresowany i tak dalej. No i najtrudniejsza rzecz, którą nikomu się nie chce robić, a jest ciężka do wdrożenia, to jest lejek sprzedaży. Zazwyczaj w sklepie internetowym lejek sprzedaży jest bardzo prosty. Wyświetlamy stronę, ktoś kupuje. Co jeszcze można zrobić, żeby odzyskać zamówienia? Jakieś pomysły? Newsletter, zapis, później remarketing odpalić i tak dalej. Więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o jakiś tam sklep internetowy. Da się wymyślać na przykład przy kampanii Black Friday trochę zrobić zapowiedź i tak dalej, rozbudować ten lejek sprzedaży, ale w sklepie jest to bardzo proste, tak? Że większość osób tak nawet nie robi remarketingu, tylko ruch, strona, sprzedaż, nie ma, dziękuję i do widzenia. No a tutaj trzeba troszeczkę pomyśleć nad tym i zaprojektować taki lejek sprzedażowy. Czym jest ten lejek sprzedażowy? To jest to, że klient jak kupuje tą balię, to ma różne etapy. Na początku jest zainteresowany, później zostawia jakieś dane kontaktowe, bo to jest jeden z najpopularniejszych modeli, ale to Wam za chwileczkę opowiem. No później jak jest zainteresowany, my z nim sobie porozmawiamy, to jest już takim, wiecie, gorącym leadem, czyli kontaktem, który chce kupić. No i później zmienia się w osobę kupującą, jeżeli my to dobrze zrobimy, no i później jest tak zwany VIP-em. No i wiem, że większość osób na początku, jak mówię o tym lejku sprzedaży, no to jest taka troszeczkę abstrakcja. No przecież lejek sprzedaży, ja bym w życiu nie wylądował w lejku sprzedaży, w ogóle kto to używa. No i słuchajcie, kto z Was ostatnio kupił samochód? Ręka do góry.
Jedna osoba. To sprzedaje produkty premium, zobaczcie jaka zależność, jedyny kupił samochód. Także dziękuję bardzo. Rozliczymy się, bo tym. No i zobaczcie. Większość osób myśli, że jak sprzedaje, że jak kupuje samochód, to on sam decyduje. Nie, dealerzy samochodowi są tym naprawdę bardzo doświadczeni i wpadacie do nich lejek. Wyobraźcie sobie, że kupujecie nową Skodę. Albo nie, jak działacie w dropshippingu, no to niech będzie coś lepszego, prawda? Nie wiem, niech będzie ten Maserati. Nie no, Audi niech będzie. No i słuchajcie tak, i pierwsza jest rzecz taka, że Audi wypuszcza kampanie na całą Polskę. To są najlepsze kampanie. Wszystkie agencje, które robią takie kampanie, to są najszczęśliwsze na świecie. Ja też takie rzeczy kochałem. Dostajesz na przykład 100 tysięcy złotych, ty je musisz wydać w ciągu tygodnia i tam generalnie nic nie obchodzi, jakie były wskaźniki i tak dalej, bo to była kampania na zasięg. Nikt nie musi kupować i tak dalej, czyli nawet kierują do strony głównej, do strony, która nie działa i tak dalej. Jak ktoś ma agencję marketingową, to jest marzenie, a my bierzemy 10% za kampanię. No i później komuś się tam statystycznie pojawia to Audi, no to jest już pierwsze zainteresowanie. Później dealerzy lokalni, czyli na przykład z Katowic, z Poznania i tak dalej, uruchamiają jeszcze raz reklamę, zazwyczaj z takimi samymi banerami i tak dalej i mówią, żeby umówić się na wizytę, czyli zostawić leada. Lead to jest, wiecie, osoby zainteresowane, imię, nazwisko, numer telefonu, zazwyczaj krótkie, no bo jak ktoś jeszcze by chciał zarobki, imię tam psa i tak dalej, no to już po prostu dużo osób by nie wypełniło tego formularza. Czyli zobaczcie, jaka jest inna kolejność. W sklepie od razu chcemy, żeby ktoś kupił, a tutaj najpierw bierzemy sobie kontakt, czyli żeby zachęcić kogoś do kupienia jakiegoś produktu. Później dzwoni miła osoba z call center, że chce nas zaprosić na jazdę testową. My przychodzimy i nie wiem, czy ktoś z was był na takiej jeździe testowej? Kto z was był? A, też więcej. No i mieliście formularz do wypełnienia? Tak. Ile tam było? Imię, nazwisko, co jeszcze? Czy na firmę? Tak. Co jeszcze? Generalnie podstawiają tylko... No, zależy czy chcą, tak, ale jest, widzieliście, że ankieta czasami ma dwie, trzy strony, żeby oni o was wszystko wiedzieli. No i jak jesteście na jeździe testowej, to słuchajcie, tam następuje coś takiego jak... opisanego przez Roberta Cialdiniego reguła wzajemności. Przez to, że my wsiądziemy do samochodu, przejedziemy się nim, zużyjemy paliwo, ktoś nam poświęci czas, to my się czujemy obligatoryjni i kupujemy samochód. W takiej firmie, której pomagałem, która sprzedaje używane samochody, jeżeli klient decyduje się na przejechanie samochodem, jakby samochodem używanym, 90% szans, że kupi. Żebyście wiedzieli, 90%, tylko 10% osób nie kupuje, dlatego że, nie wiem, podczas jazdy okazuje się, na przykład koło odpadło, albo maska odleciała, bo była tak, albo szpachla zleciała przez stóp na godzinę, tylko dlatego te 10% osób nie kupuje. Później jest tak zwane podgrzewanie, czyli mówią, no wie pan co, jak pan kupi dzisiaj, to będzie ten, coś co mnie zawsze wkurza, lakier metaliczny w cenie i będzie pan miał wycieraczki do samochodu, tam za pół miliona zostanie pan wycieraczki za 50 zł i tak dalej. No i wtedy jeszcze ludzie zastanawiają się i rzecz, która może wam się wydać taka nieoczywista, że no mało kto ma teraz tam 300 tysięcy, 400 tysięcy na nowy samochód, czy 100 tysięcy, oni od razu podkładają finansowanie i nie wiem, czy wiecie, ale oni na takim finansowaniu jeszcze zarabiają. Więc zobaczcie, jak jest ten cały proces sprzedaży w samochodach przemyślany. Oczywiście to jest taki mocno skrótowy, taki mocno pokazowy. No i co, na końcu, jeżeli nie kupicie, to co się dzieje? Nie wiem, czy wiecie, nadchodzi styczeń, jest wyprzedaż rocznika i wszyscy dzwonią i tak dalej. Więc zobaczcie, to jest model, który działa. Firmy takie, no nie muszę wam mówić, że oni obracają milionami. To dlaczego nie zacząć z produktami premium? No i słuchajcie, najtrudniejsza rzecz, jaka jest z produktami premium, żeby zacząć sprzedawać, to jest trochę tak jak z dropshippingiem. Wiecie, co jest najtrudniejsze? Zacząć. Są też osoby, które, prawda, idą trochę jak, nie wiem, dzik po szyszkach, że one się tam nie zastanawiają się, idą i później się na końcu zastanawiają, jak to jest. No i właśnie takim przykładem jestem ja na przykład. No. I mogę wam powiedzieć, że to jest skuteczna metoda. Te osoby, które były u mnie na szkoleniu DropPro, no to wiedzą, że to jest taka metoda. Podam wam przykład. Większość osób, jak zaczyna szukać produktu, który chce sprzedawać w modelu dropshippingowym, to tak, wchodzi na jedną hurtownię, wchodzi na drugą, robi research po polskich hurtowniach, później zaczyna podpisywać umowy z nimi. Z jedną podpisał, drugą umowę, wiadomo, trzeba zeskanować, wysłać, wszystkie te dokumenty. Nagle, jak zajmuje mu to około 3 tygodni,
Później chce coś wystawić i mówi, kurde, przecież oni nic nie mają ciekawego, co chcą. I nagle 3 tygodnie pracy idzie po prostu, brzydko mówiąc, w łeb. Z najlepszą metodą na start, te osoby, które jeszcze nie zaczęły, dlatego że wy sobie badacie rynek, patrzycie, co schodzi i tak dalej. I później jak zobaczycie, że nagle coś schodzi, to się okazuje, że mając, nie wiem, 5-10 tysięcy możecie to zaimportować i jeszcze tyle na tym zarobić. Najgorszą rzeczą na początek, jaka jest, to jest kupić towar, który nie mam pojęcia, czy się sprzeda. Ja tak zrobiłem w 2011 roku, jeszcze wybrałem branżę dla dzieci i ten towar cały czas leży, połowa z niego. Połowa się przeterminowała, bo jakieś płyny były. To jest taka historia, którą zawsze opowiadam, żeby was przez tym przestrzec. Dobra, słuchajcie, znajdźcie producenta w Polsce, który coś sprzedaje. I tutaj słuchajcie, no wiem, że teraz większość was wchodzi na Aliexa i szuka te balie, tak jeszcze można sauny. To był tylko przykład. Wiecie, ile jest takich w Polsce producentów, którzy sprzedają duże rzeczy, a nie wiedzą jak? Takich producentów można znaleźć też na Oliksie. Na przykład, nie wiem czy wiecie, w Polsce bardzo dużo produkuje się mebli i oni potrafią tego sprzedawać. Jeden sprzedawcą, który potrafi to robić, to jest Agata Meble, ale z zagranicznych IKEA. Zresztą nie wiem, czy Agata Meble jest już jeszcze polska, ale chyba jest. I oni też, tyle osób robi fajne meble i nikt nie potrafi tego sprzedać. Ostatnio do mnie zadzwonił też człowiek, który sprzedaje jakieś mise, stoły takie, wiecie, przepiękne, rzeźbione, ze stali i tak dalej. No i on nie wie, jak ma to zrobić. Ma dwa wyjścia. Pierwsze wyjście, sam będzie to robił, bo to zrobi najlepiej, ale nie ma czasu, bo on robi stoły. A druga rzecz, znajdzie, da ogłoszenie i w ogłoszeniu napisze znajomość reklam na Facebooku. Ktoś przyjdzie i zada pytanie, znasz się na reklamie na Facebooku? Znam. No i tak zatrudnia i później to po prostu nie wychodzi. I co jest bardzo fajne i moim zdaniem to jest taki coś, co pozwoli wam nawiązać pełno kontaktów, to jest forma rozliczenia. Każdy jak coś sprzedaje stoły, to wiecie, zazwyczaj jak mu nie poszło, to on był już w 5 agencjach, miał 5 osób zatrudnił, które znały się na sprzedaży i tak dalej i u niego ta sprzedaż wyniosła 0. Więc ja jak kiedyś tak dużo miałem takich współprac, to ja robiłem prostą rzecz, że biorę procent od sprzedaży. I dzięki temu, że bierzecie procent sprzedaży, on nie ma żadnych kosztów, to naprawdę tylko jakiś, mało kto w ogóle się na taką ofertę nie zgodzi. Dlatego, że on jest też po prostu zabezpieczony, a wy, jeżeli potraficie, a uwierzcie mi, że jeżeli ktoś z was przerobi ten projekt 360, zrobi reklamę na Facebooku, TikToku i AdWordsie, to będzie wiedział, jak sprzedawać takie stoły i zrobi te opisy i tak dalej, to będzie mógł to zrobić. Stworzymy wszystko za niego, czyli stronę od A do Z plus logo, bo takie osoby w większości nawet nie mają logotypu własnego i tak dalej. A wiecie, że zrobienie dobrego logo w Canwie, właściwie no może dobrego, takiego co wygląda jako dobre, to jest nie wiem, 10-15 minut. Kto z was zrobił logo w Canwie? No, zobaczcie. No. Później trzeba zaprojektować swój lejek sprzedażowy, no i zacząć, słuchajcie, sprzedawać. I to jest najlepsza rzecz, bo jest bardzo mała konkurencja. Nikt, słuchajcie, oprócz tych 70 osób nie jest świadomy tego, że tam jest po prostu nisza. To, co wam mogę powiedzieć, tam naprawdę są poważne pieniądze. No i przygotowałem też taki schemat, jak to można zrobić. Pierwsza rzecz, to można wykorzystać take drop do wielu rzeczy, na przykład do prezentacji produktu i też trik, który często wykorzystujemy, to jest, słuchajcie, zrobić coś takiego, że ktoś wpłaca zaliczkę, na przykład, nie wiem, 5%, 10% i tak dalej. Później można w formularze, czyli na przykład jesteś zainteresowany balią i tak dalej, bo wiecie, myśmy wielokrotnie próbowali to, że ktoś kupi i zapłaci przelew online za balię, to raczej się nie zdarza. No, raz na 20 klientów jest coś takiego. Druga rzecz, którą wam mogę powiedzieć na przykładzie Bali, że co któryś klient to jest klient premium. Na przykład przy jednej sprzedaży sprzedaliśmy ponad 20 bali hurtowo, a później łącznie do tego klienta poszło chyba 160 bali, a wy macie procent z każdego. Wiadomo, że hurtowych ma się mniej i tak dalej. Więc wyobraźcie sobie, jakie to są kwoty. No i można najprościej, jak ktoś się nie zna, podpiąć linka do Google arkusze Google i zbierać po prostu kontakt. Jesteś zainteresowany, zostaw. Później kolejna rzecz, to jest też co niektórym polecam, żeby mieć na swoim sklepie, to jest call page. To jest taki widget, który dzwoni. I każdy też, jak sprzedaje produkty trochę droższe, czyli powiedzmy, że w sklepie produkt jest droższy niż 1000 zł, to też warto tego widgeta umieścić. To jest coś takiego, wyskakuje okno, tylko pamiętajcie, że trzeba mieć osobę, która będzie odbierała telefon. I w ciągu 30 sekund
Połączy nas z klientem i to jest narzędzie, jeżeli ktoś ma na przykład klientów 55 plus i tak dalej, to telefon jest taką rzeczą, która po prostu musi być. Czy to w postaci widżetu, czy takiego klasycznego. Czat na stronie, messenger darmowy, live chat płatny, ale to są te rzeczy, które zwiększają konwersję. Przy takich produktach premium to po prostu musi być. Statystyki. No i później można jeszcze pomyśleć o systemie do takiej ratalnej sprzedaży. No żeby ktoś, jak ktoś kupi u nas produkt, wyobraźcie sobie balię. No balię jak ktoś 15 tysięcy nie ma, ale proszę pana, to jest tylko 100 zł na miesiąc przez kolejne 30 lat. To już ludzie zazwyczaj nie słyszą tej drugiej rzeczy, tylko słyszą pierwszą, że to jest 100 zł na miesiąc, to łatwiej to sprzedać. Teraz nie ma tego. Dużo osób się w banku wycofało z tego kredytu 0%, ale 3-4 lata temu to po prostu był standard, nie? Że ktoś rozbijał sobie bez jakichś tam odsetek. No i teraz słuchajcie, gdzie reklamować? Facebook. Reklamę uruchamia się prawie identycznie jak na produkt, tylko można tak uruchomić, albo można uruchomić na pozyskanie kontaktów. Czy jesteś zainteresowany balią, wypełnij formularz kontaktowy, a zadzwonimy do Ciebie w ciągu 15 minut. Później AdWords. Jeżeli chodzi o AdWords, słuchajcie, widziałem, że dużo osób no niestety nie bierze udziału w moim module, te osoby, które są z Projekt 360. W AdWordsie najlepiej działa ta reklama taka produktowa, że jak piszecie w Google na przykład, nie wiem, buty, to się zdjęcia butów pojawiają. I jeżeli ktoś jest w Projekcie 360, ma instrukcję, jak to zrobić, bo w Google jest to najskuteczniejsza metoda reklamy. No i później słuchajcie TikTok, do którego otrzymujecie tutaj gratis z mojej strony, żebyście uruchomili reklamę i zaczęli sprzedawać. Tak dalej. Ale słuchajcie, moim zdaniem, takie jest moje skromne zdanie, lepiej zrobić coś byle jak niż nie zrobić. No, mam nadzieję, że nie ma lekarzy na sali, no, ale w innych, w każdych branżach. Różni coachowie używają teksty motywacyjne, że progres nie perfekcja, dlatego że do tej perfekcji się też można dojść czasem.